Mamy kworum. Przechodzimy do punktu szóstego. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju modernizacji urządzeń wodociągowych, urządzeń kanalizacyjnych w gminie Lędziny w zakresie urządzeń wodociągowych na lata 2022-2026 dla rejonowego przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji w Tychach. Czy ktoś z Państwa radnych się zgłasza w tym punkcie do dyskusji? Ja bym miała pytanie do Państwa. Mogę zaprosić przedstawicieli? Jeżeli chodzi o modernizację wodociągów, to znaczy przeanalizowałam od 2019 roku. Już w 2019 za pół roku było 400 tysięcy, a teraz cały czas się utrzymujemy z tą modernizacją na praktycznie takim samym poziomie, czyli to jest te 600 tysięcy z groszem. Czy te inwestycje, czy nie mogłyby być większe te inwestycje z kolejnym rokiem, mogłyby wzrastać, bo to tak w sumie właściwie wzrastałem jakieś parę groszy, no w sumie, no jakby to Państwo przedstawili. Z czego to się bierze, że akurat stale praktycznie jest ta sama kwota? Mhm. Cóż, Szanowni Państwo, budżet, jaki wiąże się z rocznym budżetem planu modernizacyjnego, wynika z amortyzacji. To zapewne Państwo wiecie. No wiemy, chętnie byśmy go zwiększyli, ale, ale niestety ograniczenia, jakie wynikają z taryfy, nie pozwalają na to. No a subsydiowanie skrośne, które jest ograniczeniem fundamentalnym w polityce firmy, również na to nie pozwala. Stąd też Pani Przewodnicząca, odpowiedź może być w tym momencie tylko negatywna. Dobrze, no tak słyszałam, chciałam potwierdzenia, bo słyszałam taką opinię. Bardzo chętnie byśmy to robili, ale uspokoję nieco. Robimy to w sposób ograniczony, ale poprzez działania na przykład wiążące się z monitoringiem sieci, opomiarowywaniem. Są to działania, które mają swój ograniczony charakter, ale wiążą się z pewnymi dodatkowymi kosztami ponoszonymi na Państwa terenie, wiążącymi się z tym, co Państwu już sygnalizowaliśmy wielokrotnie, a co przekłada się na efektywność funkcjonowania sieci, to znaczy opomiarowanie, to znaczy diagnostyka, to znaczy te działania, które w długofalowym działaniu firmy skutkują zmniejszeniem tak zwanych strat, czyli generalnie podniesieniem się efektywności funkcjonowania. Natomiast Pani zapytała wprost o inwestycje przekładające się na budżet. No to tutaj ta odpowiedź, której wcześniej udzieliłem, Pan udzielił, nie może być inna. Jak Pan się odniesie do pisma Wód Polskich, które pod tym właśnie, pod tą uchwałą naszą się tu znalazły? To w sumie oni nie zajęli jednoznacznego stanowiska, jeżeli chodzi o taryfy. Były tam uwagi, że Państwo po prostu nie poinformowali ich o wpływie inwestycji na wzrost, bezpośredni jakiś wpływ i tak dalej, że oni nie mają podstaw do zdecydowania, do określenia tej taryfy, jakby to wynikało z tego, czyli no pozostawiają to, że tylko w stwierdzeniu, że jest podstawa do zmiany taryfy, że inwestycje są podstawą do zmiany taryfy. No ale teraz co z tą taryfą będzie w tej sytuacji? Jeżeli Wody Polskie w tym piśmie nie zajęły jednoznacznego stanowiska. Kto ma ustalić tę taryfę w tej sytuacji? Jak to będzie wyglądało? No ja tutaj proszę tego nie traktować jako stanowisko fundamentalne, ponieważ trzeba całe stanowisko wziąć pod uwagę. Wody Polskie mają
tylko opiniujący charakter w swym stanowisku, wydają opiniujący charakter swojego stanowiska, w związku z czym to nie jest nic ostatecznie wiążącego. To jest opinia. I w związku z tym nie przywiązywałbym takiej ostatecznie dużej wagi do tego, co zostało wyrażone w tym stanowisku. No, powiem szczerze, trochę mnie zaskakuje tego rodzaju podejście, bo z jednej strony można by dopatrywać się zastrzeżeń co do wysokości odpisu amortyzacyjnego, jeżeli ktoś się wczytuje w takie właśnie sformułowania, które tam zostały zawarte. A z drugiej strony można by próbować wyciągać wnioski, iż inwestycje są tutaj istotne, a przecież odpis amortyzacyjny bezpośrednio przekłada się na środki przekazywane na inwestycje. Więc no cóż, no jest to opinia, jak Państwo zwrócili uwagę na ten tekst. Na końcu macie Państwo puentę w postaci właśnie tego sformułowania, iż jest to opinia niewiążąca, prawda? Tak, no, dokładnie. No więc sugerowałbym nie przywiązywać takiej ekstremalnej wagi, natomiast no cóż, jest to dokument, który musiał się pojawić. Nie bagatelizuję go oczywiście. Natomiast on generalnie nie przekreśla absolutnie samego procesu taryfikacyjnego. On jest pewnym elementem, który jest z mocy prawa niezbędnym. Natomiast proces taryfikacyjny trwa w dalszym ciągu. Dobrze, to my w dalszym ciągu w pełni respektujemy wszystkie uwagi, które w jego trakcie są do nas kierowane. Odpowiadamy na wszystkie pytania, jest ich kilkadziesiąt już w tej chwili. Na wszystkie odpowiedzieliśmy. Czekamy dalej na kolejne ruchy ze strony Wód Polskich. Odpowiemy na wszystkie pytania. Na dzień dzisiejszy dokonaliśmy niezbędnej korekty w dokumentacji, którą przygotowaliśmy pierwotnie. Korekta dotyczyła kosztu energii elektrycznej. Pierwotnie bowiem oferta, jaką uzyskaliśmy od Taurona, opiewała na 2400 zł za kilowatogodzinę, a w tej chwili złożyliśmy oświadczenie, które upoważni nas do wystąpienia do Taurona o cenę urzędową. Mamy nadzieję na akceptację, w związku z czym będzie można skorygować naszą pierwotną dokumentację taryfową. No i również tym samym kalkulację, którą pierwotnie przedstawiliśmy. Stąd też automatycznie kalkulacja ta będzie niższa, tak jak się Państwo niż pierwotnie przedstawiona. No i czekamy na dalszy ciąg dobrze, to ja analizy. Ja mam następne pytanie. Gdzie w tym roku Państwo wymieniali wodociągi Lędźna? Przepraszam, najmocniej nie dosłyszałem. Gdzie w tym roku Państwo wymienili wodociągi, robili jakieś inwestycje w Lędźna? Czy zostały zrealizowane plany na ten rok? Tak? Proszę. W tym roku, zgodnie z tym, co Państwo zatwierdziliście w planie modernizacji, na ten rok są przewidziane ulice typu Zamkowa, 30-lecia Sobieskiego do realizacji. One są w trakcie realizacji, zostały przekazane prace budowy. Tam będzie to realizowane, znaczy te inwestycje będą realizowane kompleksowo przez firmę Krobok, która przewierci rurociąg i dokona podłączenia, jak również dokona przełączeń
wszystkich przyłączy, które są na tych trasach. Czyli jest raczej dobrze. Do 29 grudnia tego roku mają być te inwestycje wszystkie zakończone. Dobrze, dziękuję. To jeszcze mam takie pytanie, bo jest procedowanie tej taryfy, ale od 13 lipca 2021 roku obowiązuje taryfa i jeszcze z tego wynika, że będzie obowiązywała 2 lata. Więc dlaczego państwo nie przełączyli wody? To jest raz. I kiedy ta woda zostanie przełączona? Trochę odbiegam od tego, ale przy okazji, jeżeli państwa zaprosiłam, to już pytam. I jeszcze mam jedno takie pytanie. Państwo mi tam odpowiedzieli na to pytanie, no tak trochę ogólnikowo. Zadałam państwu szereg pytań, bardzo ogólnikowo. Później do Wód Polskich państwo wypełniali tabelki, które już bardzo szczegółowo. Ja też o to samo pytałam. Państwo tam musieli to szczegółowo zrobić. Tam zrobili. Mimo, że zgodnie z ustawą, zgodnie z prawem. No to mam takie pytanie. Państwo mają ustaloną taryfę dla Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów SA w Katowicach. Stamtąd państwo wodę przedtem nam dostarczali. A przyłączyli państwo na SUW Ziemowit. Czy państwo mieli ustaloną taryfę dla wody SUW Ziemowit? Bo mi to tak, no przepraszam za porównanie, wynika tak, że mamy pozwolenie na sprzedaż masła, a sprzedajemy klientom miks po cenie masła. No trochę takie może od strony kobiety porównanie. Ale czy to jest zgodne z prawem, że państwo bez ustalonej taryfy dla wody pobieranej z kopalni z Ziemowitu, nie mieli państwo taryfy dla tej wody ustalonej przez Wody Polskie? Przełączyli nas państwo, a teraz jeżeli mieszkańcy się domagali przełączyć z powrotem, państwo czekają na nową taryfę. Taryfa obowiązuje. Taką z GPW otrzymała odpowiedź, nadal obowiązuje od 13 lipca, jest na 3 lata, 2021 rok, to mamy do 2024 roku. Proszę się ustosunkować. Pani przewodnicząca, czy myśmy już wyczerpali porządek dzisiejszego spotkania? Nie. Ja nie mam dokumentacji, którą bym mógł wykorzystać, żeby pani odpowiedzieć na to pytanie. Wszystko, co mamy ze sobą, dotyczy planu modernizacyjnego i ja nawet choćbym chciał z panią w szczegółach w tej chwili dyskutować, to nie mam żadnego innego dokumentu przed sobą. Tak, no rozumiem. I powiem pani szczerze, no rozumiem. Jestem trochę zaskoczony, że pani tak detalicznie chciałaby ze mną dyskutować. To znaczy, no detalicznie w sensie tym, że no państwo chyba już mają jakąś orientację. Ja mam. Jeżeli chodzi o przełączenie. No i tu jest taka trochę formalność prawna, nie? No będę miał do pani prośbę. Możemy do rana rozmawiać o wszystkich tematach firmy, ale państwo zaprosili nas w kwestii planu modernizacyjnego. Dobrze, to ja tak? Te pytania państwu bardzo prześlę. Panią proszę, abyśmy się trzymali tylko programu. Że proszę mi odpowiedzieć tak trochę bardziej szczegółowo. Nie, proszę mi pozwolić trzymać się programu dzisiejszego dobrze, spotkania. Dobrze, no rozumiem. Dobrze? Zadałam państwu pytanie, żeby państwo mieli już orientę, o co chodzi mieszkańcom, tak? Wobec tego proszę zadać pytanie na piśmie, skierować je do nas, odpowiem państwu na wszystkie. Dobrze, pytania. Mamy tu do dyskusji, jest zgłoszony pan radny Paweł Wanot, proszę. Dziękuję pani przewodnicząca. Ja mam pytanie do zaproponowanego tutaj harmonogramu prac. W 2022 zaproponowali państwo ulicę Sobieskiego. W 2023 roku tej ulicy nie ma, ale za to jest ta ulica znowu w 2024 roku. Samo dotyczy na przykład ulicy Zamkowej, która znajduje się, jest zaproponowana na rok 2023, jest w 2022, 2023, a potem następnie w 2025. Z czego to wynika, że ta rozbieżność w realizacji tych państwa inwestycji, bo ja bardziej bym się skłaniał ku wersji, że jeżeli coś rozpoczynamy w 2022, to kontynuujemy do momentu ukończenia i wyczerpania swojej inwestycji, a nie przerywania. Tutaj w 2022 roku powinno być zrobione około 500 metrów tego rurociągu. Czy jest zrobione, czy na jakim etapie? No, były roboty robione przez państwo, bo tam nawet się pojawiły pewne zapadliska, ale w 2022 roku no, mamy część, potem kolejna część w 2024. Z czego to wynika i jakie jest przyczyna, że państwo to w taki sposób rozbijają. Dziękuję. Proszę, odpowie pan. W 2022 roku proponujemy 500 metrów do ulicy Sobieskiego. Znaczy, plan do zatwierdzenia do uchwały 2022-2026. A on dopiero w tej chwili normalnie do państwa trafił, nie? Także to jeszcze nie jest zatwierdzone, chyba że o czymś nie wiemy.
W 2022 będzie zrobione 500 metrów w ciągu miesiąca, tak? A potem w 2020... Tak jak powiedziałem, panie przewodniczący, będzie to realizowane przewiertę do 29 grudnia. To, ta kwestia, czemu jest to tak rozbite na poszczególne lata, że 2022 jedna droga, w 2023 nie robimy tego, a w 2024 znowu do niej wracamy. Dziękuję. Znaczy, no, można by było ewentualnie zrobić to jednym ciągiem, tylko że to zależy również od tego, jak my posiadamy pozwolenia normalnie na budowę. Jeżeli coś miałoby wygasnąć, no, na przykład na przyszły rok, no to lepiej jest to zrobić teraz na przykład, nie? I żeby nie czekać, aż to wygaśnie. Dlatego może jest dziwić normalnie to, że nie jest to dokończone, ale gospodarując tymi pieniążkami normalnie w taki sposób, żeby mieć coś zrealizowane za te pieniądze, a jednocześnie, żeby te pieniądze nie poszły na marne, bo nie wiem, pozwolenie na budowę na przykład wygaśnie. To jest jeden z powodów. Drugi z powodów jest taki, że mamy określoną awaryjność, którą cały czas sprawdzamy. I są miejsca, w których po prostu ta awaryjność jest w niektórych momentach większa. W związku z tym podejmujemy decyzję, żeby w tych miejscach, gdzie ta awaryjność jest większa, przyspieszyć normalnie pewne sprawy. Nie wiem, czy panu to wystarczy, ale można podawać jeszcze inne uwarunkowania, ale te są najważniejsze. Dziękuję. Proszę, pan radny Tomasz Kostyra. Dziękuję, pani przewodnicząca. Panie prezesie, panie dyrektorze, ja mam takie pytanie odnośnie panu pracy na 2025 rok, a konkretnie pozycji numer 4, ulica Karola Miarki. Tu mamy przewidziane 100 tysięcy na wymianę odcinka na 180 metrów. Natomiast chciałbym zapytać, bo mieszkańcy z tamtej ulicy, jak mi przekazali, po rozmowach z pracownikami wodociągów uzyskali takie informacje, że ten wodociąg, który tam znajduje się w ulicy, czy doprowadzenia boczne do tych ich posesji na ulicy Karola Miarki są w tak tragicznym stanie, że praktycznie co chwilę zdarzają się tam jakieś remonty, modernizacje. No nie nazywam tego modernizacją, natomiast remonty, awarie. Czy możliwym byłoby, żeby no, takie, nazwijmy to, fragmenty wodociągów, które generują, no co tu dużo mówić, straty. Jeżeli ta woda ucieka, to generuje straty. Nie mogłyby być ujęte w planie pracy no ciut szybciej. Znaczy, proszę. Tak jak powiedziałem tutaj panu radnemu przed panem, taka możliwość istnieje, tylko że trzeba zwrócić uwagę normalnie na to, co dzieje się na tych ulicach. My akurat nie obserwujemy tego tematu w taki sposób na tej ulicy, na ulicy Jarki, że aż taka duża awaryjność jest. Z tego to tylko to wynika. Jeśli pan pozwoli, panie radny, każda uwaga, którą kierują do nas, czy to mieszkańcy, czy państwo jako radni, jest analizowana, więc jeżeli mówimy o tym, że ktoś rozmawia z naszymi pracownikami, to bylibyśmy wdzięczni za doprecyzowanie takiej informacji, bo no, sam pan rozumie, trudno nam jest w tej chwili taką informację zinterpretować. Jeżeli ktoś miałby jakieś swoje informacje no, na tyle precyzyjne, żebyśmy mogli je wziąć pod uwagę, to będziemy za nie wdzięczni i mogę tylko zagwarantować, że na pewno nie zostaną zbagatelizowane, więc jeśli państwo macie, każdy z państwa radnych, każda osoba z państwa macie swoje sugestie, bardzo prosimy o ich przekazywanie. To jest przede wszystkim dokument, który państwo zatwierdzacie na bazie konsultacji, czy to z nami, czy między sobą, więc macie pełne prawo zwracać się do nas ze swoimi sugestiami poprzez na przykład konsultacje również z mieszkańcami. Natomiast no, my jako technicy mamy też możliwość zweryfikowania sugestii, bo proszę też mieć na uwadze to, że często mieszkańcy kierują się swoimi opiniami no, opartymi na przekonaniach, niekoniecznie o podłożu technicznym, tak? No czasami bywa tak, że ktoś swoje plany inwestycyjne wiążące się z jakąś estetyką wokół posesji czy obiektu, jakim dysponuje,
próbuje wiązać to z naszymi inwestycjami, czyli wymianą przyłącza wcześniejszą niż to jest z technicznego punktu widzenia konieczne, więc my to musimy zweryfikować. Dlatego też bardzo bym prosił o jakieś konkretniejsze dane. Tak? No bo ja rozumiem, że w Państwa opinii może to mieć taki charakter ogólny, mieszkańcy zgłaszają coś, tak, ale dla nas taka informacja musi być doprecyzowana, bo wtedy my bierzemy pod uwagę to, czy przyłącze jest w naszej eksploatacji, czy w eksploatacji mieszkańca, czy też jest to tak zwany przez nas sięgacz, czyli odcinek sieci już, do której przyłączone są przyłącza. Więc jeśli mielibyśmy ująć coś w planie, coś w postaci jakiegoś elementu inwestycyjnego, no musielibyśmy mieć więcej informacji szczegółowych. Bardzo proszę, ewentualnie niech ktoś z nami się skontaktuje, bo być może jakieś konsultacje w terenie ktoś z kimś przeprowadził, no ale na tym nie możemy poprzestać, musimy mieć więcej danych szczegółowych i na pewno weźmiemy je pod uwagę. Także prosiłbym ewentualnie o... Najbardziej przygotuję takie... Proszę, pan chce zabrać głos jeszcze, tak? Jeżeli mogę, to... No bardzo proszę. Proszę. To jest jak gdyby jeden temat uszczegółowie, bo tam była kwestia bardzo bocznego proszę. Zasilania z ulicy Olimpijskiej, o ile dobrze kojarzę, ale to stricte bardzo dokładnie uszczegółowie i w formie pisemnej wyślę zapytanie do panów. Mam jeszcze jedno pytanie, bo swego czasu był prowadzony dialog pomiędzy spółką, a nie będę tu z nazwiska wypowiadał, jeden z mieszkańców przy ulicy Sienkiewicza. Tam wiem, że temat w jakiejś części był robiony, bo te przyłącza były rozdzielane. Natomiast nie wiem, czy ewentualnie panowie na tym etapie przy tej dyskusji mogliby w jakiś sposób tutaj powiedzieć, czy temat został załatwiony w jakiś sposób pozytywnie dla tego mieszkańca. Może pan coś więcej powiedzieć? Znaczy nie chcę używać nazwiska. Nie wybudowaliśmy rurociągu specjalnie na tej ulicy, bo na tej ulicy było stwierdzenie cały czas, że nie ma rurociągu. Gdyby on był z drugiej strony wybudowany, to byłoby lepiej dla mieszkańca. No ale nie mamy tyle środków normalnie przeznaczonych na realizację różnych rzeczy, żeby można było wziąć i wszystkie sprawy naraz normalnie załagodzić. Ja najbardziej nie było takiego oczekiwania, bo tam zasilanie jest z ulicy Pokoju. Tak, przeglądaliśmy utalizowane przyłącze, tam było bodajże przez mur normalnie zostało wymienione i rozdzieliliśmy to przyłącze z tym, które było obok. Natomiast tak jak powiedziałem, nie została wybudowana normalnie sieć specjalnie na tej ulicy. Czyli pozostaje jeżeli zasilanie ulica, od ulicy Pokoju. Tak, jeżeli ta ulica będzie... Do nas zgłoszą się mieszkańcy, że tam będą budować następne domy czy coś w tym rodzaju, no to będziemy rozszerzać normalnie ten wodociąg na dalszą część tej ulicy. I ostatnie pytanie jak gdyby w tym zakresie, bo często pojawia się ze strony mieszkańców, bo tutaj panowie wskazują na pewne ograniczenia. Czy są jakieś inne techniczne możliwości, żeby poszerzyć ten plan modernizacji, bo tu mówimy o planie modernizacji, jakie czynniki mogłyby wpłynąć na to, żeby zwiększyć intensywność tych napraw? Bo rozumiem, prostą odpowiedzią jest zwiększenie pieniędzy, natomiast no, czy mają panowie jakieś techniczne możliwości, czy pomysły na to, w jaki sposób, nawet współpracując tu z gminą, moglibyśmy osiągnąć taki efekt zwiększonej intensywności tych modernizacji? No bo tych sygnałów ze strony mieszkańców, no powiem, że z perspektywy któregoś tam roku czy drugiej kadencji widzę, że tych sygnałów o konieczności remontów czy chęci remontów bardziej no przybywa. Pomysłów jest kilka, natomiast wszystko zależy od tego, do jakiego stopnia jesteśmy w stanie z państwem wygenerować dodatkowe środki. Pytanie jest zasadnicze, czy mówimy o modernizacji, czy mówimy o inwestycjach dodatkowych, bo państwo jesteście tutaj zaangażowani w inwestycje, budujecie sami jako gmina wodociągi, dodatkowo angażując się w rozwój sieci, czy też wymieniacie stare wodociągi. Wówczas użyczacie je przedsiębiorstwu. Jest to wtedy sieć, która pozostaje na waszym majątku. Mamy takich kilka przykładów. Przecież państwo
Pamiętacie o tym, możemy, chyba wymienialiśmy to Państwu niedawno w pewnym zestawieniu. Taką listę tworzyliśmy, majątkową dla Państwa. To jest jeden z takich możliwych do realizacji wariantów. No drugi to jest bardzo trudny wariant, ale też do przemyślenia, to znaczy ujęcie pozycji taryfowej, ale jest to wariant trudny, jak mówię, bo wiąże się z odpowiednim wkalkulowaniem pozycji w cenę, więc nawet nie opieram się, żeby go tutaj sygnalizować w sposób taki zdecydowany, ale jest możliwe, jedna z gmin go zastosowała swego czasu. Inny, no to, no cóż, no wzięcie kredytu. Kiedyś był taki czas, że żeśmy to nawet przewidywali z Państwem. Dotyczył chyba Lędzińskiej, tak? Ulicy Lędzińskiej. No ale też przypuszczalnie jest to trudne rozwiązanie do zrealizowania, więc też zapewne będzie nam ciężko wspólnie go przeprowadzić. Więc tak naprawdę to na dzień dzisiejszy pewnie zostaje nam taki najbardziej chyba realny wariant, który najczęściej się nam udaje realizować, to znaczy porozumienie z inwestorami, tak? Kiedy inwestorzy budują, a my potem wykupujemy poprzez pozycję w planie modernizacyjnym właśnie. Państwo w planie macie taką pozycję jak wykupy, tak? My staramy się jak najszybciej realizować tą pozycję, wykupując od inwestorów, którzy zdecydowali się przyjąć z nami tą wersję. Nie jest to wcale rzadki przypadek i dosyć sporo osób się decyduje wspólnie z nami poprzez porozumienia zawierane z przedsiębiorstwem realizować go właśnie jako rozwiązanie no pośrednie pomiędzy inwestycją czy to miasta, a inwestycją przedsiębiorstwa, ten wariant pośredni mając do wyboru. A więc wymieniłem te, które w tej chwili no, można by próbować wybierać. Można. Dobrze. Robią to również firmy, bo ta firma, która tutaj była przed chwilą, czyli GLP, wybudowała prawie kilometr sieci wodociągowej nowej, do której w tej chwili podłączamy również mieszkańców, którzy są okoliczni. No a my wykupujemy od niej na przykład ten właśnie wodociąg w takim wariancie kilkuletnim, tak? W ratach. Jeżeli mogę wtrącić, bo... Panie radny, znaczy dyscyplina, ad vocem proszę, zgłosić się ad vocem, ale pan ma 3 minutki i no proszę zadawać pytanie, 2 pytania od razu, bo dyskusja to jest na komisji. A jeżeli panu przepadnie 3 minutki, no to już trudno, ale nie przepadło, w każdym razie ad vocem. Jasne, korzystając tu z okazji, czy moglibyśmy liczyć ewentualnie na takie zestawienie ilości środków wykorzystanych na wykupy w ramach tej współpracy pomiędzy inwestorem a państwem? Czy te środki są w pełni wykorzystywane, czy jakieś środki na tej pozycji pozostają w takiej perspektywie lat? Oczywiście, tak, taką jak najbardziej. Jak najbardziej. To jest w pełni transparentny wykaz, jak najbardziej. Czyli środki są w pełni wykorzystywane. Tak, jak nawet, ja bym prosił też o podesłanie później. Oczywiście, to jest pula nigdy nie zabezpieczająca potrzeb w przeciągu jednego roku. Zawsze ten budżet jest rozłożony na kilka lat. Czyli nie było takiej pozycji, że te środki pozostały niewykorzystane w ramach... Nie. Zawsze brakuje. Także ta kwota jest rozłożona na 2-3 lata, 3-4 nawet. Znaczy, ja powiem tylko tyle, jeżeli mogę, panie przewodniczący. My co roku z państwem, czyli z Radą Miasta i z panią burmistrz, rozliczamy się normalnie z realizacji. Przedstawiamy szczegółowy wykaz normalnie tego, co jest. I w tym wykazie co roku jest przedstawiane, jakie wielkość środków została przeznaczona między innymi na realizację inwestycji i na wykup. Bo tak jak pan wie, na pewno w planie modernizacji jest pozycja związana z wykupami. Jest. Proszę pan wiceprzewodniczący Ewa Urbańczyk.
Dziękuję. Ja wrócę do tego początku tej rozmowy. Ten temat był przeze mnie już poruszany na ulicy, na Komisji Budżetu. Chodzi mi właśnie o ulicę Karola Miarki. Użyłem tam nawet ostrych słów. Dzisiaj już opanowanie mi o tego mówił, ale chciałem powiedzieć, że mieszkańcy z tej ulicy, to znaczy nie kwestionuję ważności tych inwestycji, które są tutaj w wykazie, ale nikt nie wykazał się takim zaangażowaniem i taką próbą rozwiązania tego problemu, jak ci mieszkańcy. To może potwierdzić też na dyżurach pani przewodnicząca. Te osoby pokazywały nam teczki korespondencji z Radą Miasta, z Urzędem Miasta, panią burmistrz i z wami, czyli z firmą. Także dokumentacja jest dość bogata i dziwi mnie to, że znowu tego nie ma uwzględnionego, że jest to znowu odsunięte. Mówimy tutaj o różnych sprawach, które oczywiście panowie mają rację, że to musi mieć jakąś ciągłość, musi to mieć jakąś logikę, ale nie jest chyba przypadkowe, że ktoś walczy przez tak długi okres o coś i to jest stale nieuwzględniane. Może to być odebrane, nie wiem czy słusznie, ale może być odebrane, że ktoś to lekceważy. I chciałem jeszcze raz podkreślić, nigdy nie spotkałem się z taką determinacją, żeby ktoś walczył. Zasadność tej walki możemy różnie interpretować, ale żeby ktoś tak walczył o to, żeby chciał mieć, powiedzmy, coś sprawnego, żeby normalnie żyć, żeby normalnie mógł funkcjonować. Dziękuję. Mamy się wypowiedzieć na ten temat? Panie radny, mamy coś na ten temat powiedzieć? No cóż mogę powiedzieć, panie radny, my możemy tylko ubolewać, że brakuje nam pieniędzy, natomiast nigdy nie bagatelizujemy problemów. Możemy tylko powiedzieć tyle. Jeżeli ja pracuję w tej firmie już 17 lat i zawsze na każde państwa życzenie przyjeżdżamy i dyskutujemy. I zawsze ta rozmowa jest naprawdę bardzo otwarta i dyskutujemy, co zamienić, aby spełnić oczekiwania mieszkańców właśnie związane z takimi bardzo zaangażowanymi postawami. I jeżeli mieszkańcy ulicy Miarki z państwa wystąpienia będą chcieli jeszcze coś ze swej strony dołożyć, państwo, pani burmistrz, uznacie, że trzeba przesunąć inwestycje związane z tą ulicą na wcześniejszy termin, to my oczywiście powiemy bardzo proszę, zrobimy to dzisiaj. Tylko bardzo proszę również wskazać nam ulicę, którą kosztem tego właśnie manewru przesuniemy na późniejszy okres. I zrobimy to natychmiast. Ale proszę nas zrozumieć, my w tym momencie jesteśmy pod pręgierzem oceny innych gmin, które mają dokładnie te same problemy co państwo i tutaj się pojawia ten problem subsydiowania skrośnego, tak się to urzędowo nazywa. Jeśli byśmy mieli środki przesunięć z innej gminy, to będziemy właśnie rozliczani w ten sam sposób, w który państwo nas dziś rozliczacie, poprzez takie właśnie rozmowy jak z państwem dzisiaj. I w tej sytuacji naprawdę jesteśmy na ten moment bez rozwiązania ekstra, czyli na przykład mamy dodatkowe środki, którymi się możemy dzielić z państwem. I to, co państwu powiedziałem o tych środkach, w cudzysłowie środkach, bo to są środki, których państwu w tej chwili nie jesteśmy w stanie wykazać w sposób jednoznaczny, ale to, co często mówiliśmy, rozmawiając na komisjach z państwem, to opomiarowanie, które możemy państwu któregoś dnia przedstawić raport z tego, tak? Możemy się pochwalić państwu osiągnięciami związanymi z likwidowaniem tak zwanych strat, prawda? Mówiłem często tutaj zwłaszcza, bo u państwa mamy właśnie te, nazwę je, spektakularne osiągnięcia dotyczące właśnie likwidacji strat. Ale one się nie biorą z niczego, te sukcesy. One się biorą właśnie z tego, że tą sieć u państwa, a teren macie bardzo trudny, najtrudniejszy na obszarze naszego działania, bo macie urotwór bardzo niekorzystny z punktu widzenia funkcjonowania sieci wodociągowych. No to są koszty, które pokrywamy poza planem. Tak, to są koszty pracy ludzi. To są namacalne koszty.
ale to nie są koszty materiały wkładane, koszty robocizny, którą tutaj u Państwa ponosimy, a której nie. W związku z czym, jeżeli macie Państwo takie problemy, jak na przykład wskazywane przez Pana mieszkańców ulicy Miarki, to proszę nam o tym mówić, zasygnalizujcie to Państwo, przyjedziemy, będziemy rozmawiać. Czy to Państwo jako radni zrobicie, przyjedziemy na którąś z komisji, będziemy o tym rozmawiać, czy Pani Burmistrz to poprzez Państwa sugestie zrobi, tylko tak jak powiedziałem, będziemy musieli dyskutować, która ulica okaże się mniej istotna, zamienimy ją. I bardzo proszę taką opcję wykorzystać. My naprawdę nie bronimy się przed tym. To jest dokument żywy, tak go nazwę. Spróbujmy taką opcję wtedy zastosować. Dobrze, dziękuję. Ad vocem pan wiceprzewodniczący, proszę. Ja jeszcze z innej beczki. Kiedyśmy rozmawiali, wdrożyliście taką nowoczesną metodę, nawet to było w mediach, tym gazem, te awarie. Jak to funkcjonuje, jakbyście trochę powiedzieli, bo w tym artykule, który wtedy chyba pan prezes się podpisał pod tym, to było, że to jest rewelacyjne, jakiś nowatorski, że zapewni i nawet pan tam wykazał, no super jakieś tam ten redukcję strat. Jak to funkcjonuje w ogóle? Szczególnie tutaj w naszym rejonie. Jest to nowatorska metoda w skali kraju. Jesteśmy jedyną firmą wodociągową, która stosuje tą metodę. Jesteśmy firmą, której się zleca usługę w skali całego kraju. Możemy bliżej kiedyś się umówić, bo rozumiem, że pora nie sprzyja do tego, żeby robić Państwu wykład. Możemy się do tego przygotować. Skuteczność tej metody, stosujemy ją od 2018 roku. Sami jesteśmy autorem urządzenia, które do tego służy. Jest 100% jak na razie i wykorzystują nas już dzisiaj przedsiębiorstwa, które budują gazociągi również. Robi się badania również przy pełnych wodociągach, tylko pustych, ale polega to z grubsza na tym, że zamyka się albo i nie, również bo doświadczenia robimy na bieżąco, wtłaczając gaz właśnie w postaci helu do takiego rurociągu. Przez pewien czas, napełniwszy go, odczekuje się jakiś czas i ten gaz po prostu uwalnia się z takiego rurociągu i poprzez nieszczelności grunt się również nawierca, uwalnia się na powierzchnię i specjalnym urządzeniem, tak zwaną sondą, wychwytuje się ten gaz na powierzchni. No, jest to wyjątkowo skuteczna metoda, bo przede wszystkim dzisiaj stosuje się tak zwane metody akustyczne i one są niestety mniej dokładne. No a ta dzisiaj nam daje praktycznie 100% pewności, bo jeszcze, jak powiedziałem, od lat prawie 5 stosujemy, jeszcze nigdy żeśmy się nie pomylili. Dlatego mogę powiedzieć, że mamy 100% skuteczności. Dobrze, dziękuję. Proszę pani radna Anna Wysocka. Dziękuję pani przewodnicząca. Ja korzystając z okazji chciałam się zapytać, kiedy będzie przełączona ta stara woda? Pani radna, już miałem okazję tu przerwie pani. Ale tak dla mieszkańców. Nie wiem. Ja już pytałam. Od nas zależy. Ja się cieszę, że państwa firma, partner dostał taryfę, bo to nam trochę tutaj optymizmu w serca wlało. Natomiast sama pani powiedziała, że ponad 200 dni czekali, tak, na taryfę. Ja nie sądzę, abyśmy tak musieli długo czekać, natomiast sami państwo widzicie, że to nie jest łatwe. Natomiast zazdroszczę czego partnerowi? Tego, że w swoim wniosku taryfowym dostał od państwa deklarację wsparcia finansowego, co jest bardzo istotne we wniosku taryfowym, o czym wiemy, bo o to pytała przecież instytucja Wody Polskie w swoich zapytaniach do państwa również. Ma niższą cenę od nas, dlatego że bierze wodę z kopalni. My w swojej dokumentacji mamy przecież wodę GPW, dlatego łatwiej było im dostać taryfę, bo mają niższą cenę, a ich wzrost jest niższy. Nie wiem, tutaj
chylę czoła, ale nie wiem, z czego wynika ich niższa cena energii. Poznamy ten wniosek. Nie wiem. Nic nie sugeruję, ale chętnie bym poznał źródło energii, z którego korzystają, bo w naszym przekonaniu jest to zaskakująco dobra cena. Takie chylę czoła przed kolegami, ale nie wiem, skąd mają tą energię. My, jak powiedziałem Państwu, mamy w tej chwili możliwość skorzystania, stąd też złożyliśmy oświadczenie i mamy nadzieję dostać tą cenę ustawową, rządową teraz do końca miesiąca, więc złożyliśmy już korekty do naszej wstępnej aplikacji taryfowej, stąd też obniżyliśmy już w niej tą naszą sugerowaną cenę. I mamy nadzieję, że już nasze tak zwane akcje wzrosły w oczach Wód Polskich. No, cały czas jesteśmy w bezpośrednim kontakcie z Wodami Polskimi, cały czas z nimi rozmawiamy. Państwu pisaliśmy w odpowiedzi na Wasze zapytania do nas. W pierwszej turze pytań, 49 pytań dostaliśmy z tabelkami. Naprawdę bardzo obszerny materiał, na który natychmiast żeśmy odpowiedzieli. Że nasze prace są bardzo dynamiczne. W następnej turze już było 5 pytań. Jesteśmy cały czas w toku pytań i odpowiedzi, więc liczymy na to, że ponieważ ten proces jest dynamiczny, cały czas rozmawiamy, odpowiadamy, więc sądzę, że możemy liczyć na to, iż ten proces nie będzie wydłużony ponad miarę. I dlatego, pani radna, no, jestem po prostu optymistą w tym względzie. Ale tak w przybliżeniu, jakby pan mógł powiedzieć, w miesiącach, bo mówił pan wiem, najmniej 3 miesiące. Bardzo chętnie, ale to nie są naprawdę sprawy, w których się da udzielić łatwiej odpowiedzi. Proszę, ale jak na przykład mieszkaniec mnie się zapyta. Pani radna, proszę zgłosić się jeszcze raz, bo my ustaliśmy, że wypowiedź jest 3 minuty, jak pani wyczerpuje, to jest następna. Po to mamy 4 wypowiedzi, proszę się zgłosić. Bo ja chciałam się zapytać, co ja mam powiedzieć mieszkańcom, jeżeli mnie się pytają, kiedy będzie stara woda, to jak mam powiedzieć? To jest bardzo trudny temat, to nie bardzo złożony temat. Czy, ja pani czy teraz coś odpowiem, a potem tak nie będzie, to co pani mi. Ale tak w przybliżeniu od do, bo już 3 miesiące czekamy, chciałam powiedzieć. No ja wiem. 3 miesiące już czekamy, a pan powiedział od 3 miesięcy do ilu? Czekamy od 14 września, kiedy złożyliśmy po raz pierwszy. Ale czy ja przewidywałem, że będzie na przykład, że będą takie perturbacje z energią elektryczną? Nie przewidziałem tego. Nikt z nas nie przewidział, że będzie cena urzędowa. A ona już spowodowała perturbacje. A czy ktoś z nas przewidział, że będą takie perturbacje w sejmiku wojewódzkim? A to się przekłada na GPW, prawda? I my już liczymy, że być może zmieni się polityka GPW na przykład i to może spowodować to, że będzie jakaś polityka bardziej sprzyjająca cenie na przykład. I może się okazać, że będziemy musieli zrobić korektę do naszego wniosku w związku z tym, że oby tak się stało, będzie jakaś inna cena GPW. Ja nie wiem, szanowna pani, no z największą ochotą bym pani powiedział, kiedy to będzie. Naprawdę niech mi pani wierzy, że nic tak mnie w tej chwili no, nie intryguje, jak właśnie termin zatwierdzenia taryfy. W związku z czym, no cóż pani mogę powiedzieć, no chciałbym, żeby to było do końca roku. Chciałbym. Dobrze, to ja też powiem. Ale to też jest wszystko kwestią naprawdę na urzędu, do którego złożyliśmy ten wniosek. Jest wiele czynników, które może na to wpłynąć i ja naprawdę nie jestem decydentem tej materii. Ale chciałam przypomnieć, że to chyba nie urząd przełącza ta woda, nie? Czym to jest związane? No. Droga pani, ja nie jestem naprawdę decydentem. Mogę tylko powiedzieć, że od stycznia przedsiębiorstwo, państwo jesteście jego współwłaścicielem. Przedsiębiorstwo, jeżeli nie będziemy mieli taryfy, przedsiębiorstwo nie ma pokrycia z samej tylko podwyżki ceny wody z GPW, nie ma pokrycia dla 11 milionów złotych.
jeżeli macie Państwo orientację ekonomiczną, to sobie dopowiedzcie resztę. Jeśli nie będzie miało pokrycia dla 11 milionów złotych, to co czeka przedsiębiorstwo i co czeka Was jako właścicieli? I zawieszę tutaj dalszy ciąg komentarzy. Dobrze, dziękuję. Pan radny Tomasz Kostyra, proszę. Dziękuję za głos. Panie prezesie, tutaj bardzo cenna sugestia z pana strony, jeżeli chodzi o ten plan. Jeszcze bardziej dziękuję tutaj radnemu Urbańczykowi i pani przewodniczącej za temat ulicy Karola Miarki, bo wiem, że go monitorują i tutaj ta współpraca jest. W każdym bądź razie mam pytanie, czy na bazie tego, co pan prezes powiedział, byłoby możliwe z uwagi na to, że no, faktycznie mieszkańcy są niezwykle zaangażowani, zainteresowani. No i podzielam ich argumenty tutaj, że temat jest dość skomplikowany na tej ulicy. Czy wchodziłoby w grę taka, tutaj luźna moja propozycja oczywiście, że wykonamy ten wodociąg powiedzmy na etapowo na przeciągu 2022-2023 roku, zabezpieczając w tym momencie po części środków z choćby planu modernizacji w jednym i w drugim roku, a w 2025 tą kwotę 100 tysięcy złotych przekażemy w całości na modernizację. I dlaczego jeszcze tak mówię? Bo z kalkulacji, które otrzymałem od tutaj naczelnika wydziału, tu z racji tego, że ta ulica czy ten wodociąg miał być realizowany przez gminę, no te kosztorysy, którymi dysponowała gmina, no były rzędu około 45 tysięcy złotych. Więc ta. I ja tu zaznaczam, że takie informacje otrzymywałem tutaj ze strony naczelnika. Więc pytanie moje jest, czy możliwe by było, abyśmy w tym planie ujęli właśnie na 2022-2023 lub jeżeli wiadomo, bo 2022 już się kończy, czyli na przełomie roku 2023-2024 realizację tej inwestycji, a te środki z 2025 roku wykorzystali na tą pozycję modernizację. Powiem to, co Państwo wspomnieli, że mają pewne kwestie w zakresie przesunięć i uzgodnień no, w planie modernizacji, że ta płatność dla inwestorów może być niekiedy przesunięta, czy te raty mogą być mniejsze. Ważne, żeby bilans kwotowy się zamknął całościowo. Nie wiem, jak mógłbym poprosić opinię w tym zakresie. Proszę odpowiedzieć, jeżeli można odprosić. O dwóch kwestiach bym tutaj powiedział. Bywa tak, że szacunki, które robi się przy okazji budowy planu, są korygowane przez rzeczywistość, ponieważ plan, jak Państwo widzą, jest na kilka lat, tak? 2-3 lata. Siłą rzeczy są to dane szacunkowe. I zdarza się, że realizacja planu przebiega trochę korzystniej aniżeli szacunki. I te oszczędności potem można wykorzystać na jakieś dodatkowe pozycje, tak? I na przykład ulicę Miarki można zrobić w jakimś zakresie dodatkowym, czy też jakąś dowolną ulicę, na którą zdecydujemy się w konsultacji z Państwem. Pan mówi o opcji nieco innej, a mianowicie o wcześniejszym zainwestowaniu środków i rozliczeniu późniejszym, tak? Coś w tym rodzaju. Ktoś wspomniał o takim wariancie, że istotnie się panie radny, pan już wyczerpał swój zakres. Dobrze. No zrozumiej, było, że z amortyzacji tak później odlicznie. No proszę jeszcze. Tak, bo amortyzacja też jest elementem płynnym, tak? Powstają nowe środki, przybywa odpisu, który jest odpisem późniejszym niż ten, który się robiło w momencie budowy planu. Tak? I on też, ten nowy odpis też wpływa na ostateczny ostateczną wartość budżetu i potem się dokonuje korekty. To jest normalne. I w związku z tym jak najbardziej, ale tutaj sugerowałbym zawsze te okoliczności bieżące, wiążące się z realizacją oprzeć o konsultacje, tak? Bo też, żeby móc coś zrobić wyprzedzająco, trzeba mieć możliwości finansowe. Teraz wrócę do tej ostatniej mojej trochę enigmatycznej sugestii. Jeżeli nie będziemy mieli taryfy, czyli nie będziemy mieli przychodów adekwatnych do kosztów, a podwyżka od stycznia ceny wody nie jest kojarzona
z odpowiednią taryfą wykluczy nam, tak, robienie czegokolwiek, no bo nie będziemy mieli przychodów. No co, bo mam te 3 minuty, które szybko... Już koniec, już skończyliśmy, ale panie takie... radny, pan już 4 razy zabrał głos. Szanujmy statut, szanujmy statut. To była komisja od tego, to będziemy na komisji dyskutować. Tylko chciałbym złożyć, korzystając z obecności pana prezesa, wniosek, że żeby ująć to w tym planie remontów za 2023 Karola Miarki, czy można by było na tym etapie ująć w 2023. Czyli rozumiem, że pan przedstawiciele RPW-u powiedzieli, że spotkałem się z nami na komisji odnośnie jakiś tam... Wówczas trzeba będzie zrobić korektę do planu. Tak. Czyli to nie jest na dzisiaj. No to, ale jest możliwe. Tak, tak, oczywiście powiedziałem. Jeżeli państwo macie jakieś sugestie, siadamy do stołu i dokonujemy niezbędnych poprawek. Rozumiem, że na Komisji Gospodarki będziemy kontynuować. Proszę. Jeżeli jest taka możliwość, to jak najbardziej przychylam jak się. Dziękuję. Jak najbardziej. Dobrze, dziękuję. W takim razie przechodzimy do głosowania. Podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych. Prosimy o wprowadzenie głosowania. Kto z państwa radnych jest za? Kto z państwa radnych jest przeciw? Kto z państwa wstrzymuje się od głosu? Zamykam głosowanie. Proszę o wyniki. Zagłosowało 5, przeciw 9. Jedna osoba nie głosowała. Zagłosowali radni Dzierżak Bogusław, Ingram Tadeusz, Kostyra Tomasz, Noras Bogusław, Stolecka Bogumiła. Przeciw głosowali radni Głos Maria, Handy Hubert, Kolny Karol, Kuczek Łukasz, Ostrowska Elżbieta, Simonic Szymon, Urbańczyk Edward, Wanot Paweł, Zimnal Sebastian. Nie oddała głosu radna Anna Wysocka. Rada Miasta nie podjęła uchwały. W tej sytuacji bardzo dziękuję państwu, że jednak przyjęli państwo nasze zaproszenie. Dobrze, to proszę jeszcze. Szanowni państwo, rozumiem, że macie państwo świadomość, że nie obowiązuje ta wersja planu, obowiązuje stary plan. A zatem, jeżeli będziemy o czymkolwiek rozmawiać, odwołujmy się do starego tekstu. Proszę teraz, pamiętając o tym, zawsze mieć na uwadze stary tekst, bo nie podjęliście uchwały zatwierdzającej nową wersję planu. Pamiętajmy. Ale myśmy tu doszli do tego wniosku, że ma być korekta tego planu, który teraz jest i będziemy go wtedy głosować. Czy to już jest ustawa? No nie, bo rozumiem, że głosowaliście przeciw 9. Tak, no ale była zgłoszona korekta i była otwarta dyskusja, że spotykamy się na komisji, tak? I jeżeli ja dobrze zrozumiałem, chciałbym mieć pewność, no bo to jest nasz wspólny dokument. Tak. Co, tak naprawdę dzisiaj zostało podjęte? No dzisiaj właśnie to nie, bo zgłoszona została wnioskiem radnego korekta i po wprowadzeniu tej korekty wrócimy do głosowania. Korekta anulowała ten słynny, że tak powiem, pomysł z mieszaczem, tak? Anulujemy go. My mamy świadomość tego, że nie ma mieszacza. Natomiast generalnie, jeśli nie, bo ta korekta go eliminowała. Jeżeli, tak? Jeżeli go w tym momencie nie eliminujemy, to zostaje stara wersja planu. Żebyście państwo cały czas też... Nie, bo myśmy uzgodnili, że spotykamy się jeszcze. Tak, bo to było potwierdzone, tak? Tak, to jest plan minimum, to co jest teraz, a korektę ustalimy na spotkaniu na Komisji Gospodarki, tą poprawkę, ale żeby był plan minimum taki. Więc myślę, że tu pewna niezrozumiałość wyniknęła i faktycznie pewne niedomówienie. Więc ja bym składał taki wniosek o reasumpcję głosowania w tym zakresie. Jeżeli oczywiście mogę, bo faktycznie taki plan minimum faktycznie ze strony państwa jest. Ja tu od razu dziękuję za te rozważenie zmiany tego w zakresie ulicy Karola Miarki, bo wiemy, że jest tu duża determinacja. Dobrze, to w takim razie może zrobimy 5 minut przed. Ja absolutnie państwa do niczego tutaj nie zmuszam. Chciałbym tylko mieć jasność, jeżeli będziemy chcieli nad czymś kiedyś rozmawiać, żebyśmy wiedzieli, do jakiego dokumentu się będziemy musieli odwoływać. Tylko
Panie radny Kostyra, czy proszę zabrać głos? Tak, dziękuję pani przewodnicząca. Na bazie tych ustaleń, które tutaj z zarządem poczyniliśmy, wycofuję mój wniosek o reasumpcję i projekt czy plan modernizacji zostanie zmieniony, dostosowany do oczekiwań ze strony Rady i przedstawiony przez RPWiG na najbliższym posiedzeniu czy na najbliższej sesji. Jeżeli wniosek został wycofany, to wycofania nie musimy głosować, bo to jest decyzja wnioskodawcy. Także dziękujemy bardzo. W takim razie w wyniku uzgodnień z radnym ja bym złożyła wniosek o powrót tej uchwały na komisję, tak, gospodarki i do porządku obrad następnej sesji za 2 tygodnie, żeby ta uchwała jeszcze weszła do porządku sesji za 2 tygodnie, tak? Czyli taki wniosek bym prosiła o zapisanie. Czyli pani żeby mecen, uchwała... Pani mecen, ale moment, bo no. Chyba nie trzeba takiego wniosku. Pani może to zarządzić. Pani, nie, pani to zarządzi, że wraca to na komisję. Tak, czyli umieszczam to w porządku obrad. Tak, dobrze, to nie trzeba takiego wniosku. W takim razie przechodzimy do punktu 7. Sprawozdanie burmistrza miasta z pracy... czytamy. Sprawozdanie burmistrza miasta z pracy w okresie międzysesyjnym. Proszę? No ja myślę, że to ja bym też, no, ponieważ my wszyscy to otrzymujemy i to na BIP-ie też jest to sprawozdanie, więc to czytanie to jest taką formalnością. No każdy potrafi czytać, prawda? Tak, i dzisiaj mamy rzeczywiście bardzo duże opóźnienie, bo były takie newralgiczne tematy. To w takim razie państwo radni dostaliście to sprawozdanie, mieszkańcy również otrzymali, więc każdy jeszcze raz może spokojnie sobie sam przeczytać. Dobrze, przechodzimy do punktu 6. 8, przepraszam, 8. Dobrze, to wracamy jeszcze, to pan radny nie zgłosił się, ale proszę się zgłosić. Bo miałem w tym ferworze, ten zapomniałem, takie krótka odpowiedź, bo tutaj jest coś takiego, zaraz ja to już w domu sobie gdzieś zapisałem, ale zaraz to poszukam. Aha, chodzi mi o to ogólnie, no nie będę tego szukał, że jakiś był aneks do termomodernizacji tego budynku, to chodziło o te okna, czy o co tam chodziło? Szkoły podstawowej numer 3. Bo aneks tam było o udzielnie, no już zaraz. Aneks do umowy w sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowej, zabudowa systemów odnawialnych źródeł energii w szkole podstawowej numer 3. Aneks do tej budowy. Ale... Mamy to zadanie. Proszę odpowiedzieć. Mieliśmy to zadanie dotowane. Czy chodzi o zwiększenie zakresu? Nie. Zwiększyła się kwota, zmniejszyła, przepraszam się, kwota, prawda? Bo przetargu i... Bez zmiany zakresu robót. Tak, dokładnie. Zakres dziękuję, robót był ten sam. Dobrze, dziękuję bardzo. W takim razie przechodzimy do punktu. A proszę, jeszcze pan. Proszę bardzo, pan radny Paweł Wanot. Dziękuję za głos. Ja mam pytanie tylko krótkie. 2 sesje temu bodajże była informacja, że miasto rozpoczęło procedurę przejęcia terenów pod pomnikiem. I na jakim etapie to jest w dniu dzisiejszym, czy coś więcej już w tym zakresie? Dziękuję. Proszę. Szanowni Państwo, uzgadniamy dokumenty, a cała procedura musi się zakończyć podpisaniem aktu notarialnego, bo musi mieć to formę aktu notarialnego, więc na dzień dzisiejszy jeszcze aktu, żeśmy nie podpisali, dogrywamy wszystkie dokumenty w tym zakresie. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa? W takim razie przechodzimy do punktu 8. Realizacja zadań inwestycyjnych gminie Lędziny w latach 2021-2022. Czy ktoś nam udzieli informacji? Pani skarbnik, tak? Proszę. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. Szanowni radni, przygotowaliśmy taką prezentację. Postaram się bardzo szybko państwu ją przedstawić. Myślę, że mi się to uda. Jeżeli chodzi o rok 2021, zrealizowano wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 3 117 194,48 zł. O drugim pani. Pierwszy, bo tutaj mamy pierwszy i drugi, 2021 i 2022, więc przypominamy sobie to, co było w roku 2021. A po co stary mamy słuchać?
Znaczy, proszę Państwa, no ja czytam zgodnie z Państwa porządkiem obrad. Realizacja zadań inwestycyjnych w gminie Lędziny w latach 2021-2022. Jeżeli Państwo sobie życzycie, to możemy oczywiście przejść dalej. Ale myślę, że tu, Pani Przewodnicząca. No, czy Państwo chcą 2022, czy chcą 2021? Może pytanie, kto z Państwa chce 2021? Kto z Państwa radnych? Żeby po prostu nie było, że potem kto chce, czy tylko do 2022, tak? Dobrze, to proszę tylko 2022, bo nikt nie zgłosił chęci na 2021, bo to już chyba było przedstawiane, prawda? Proszę. Ale już oglądali. Znaczy, Państwo to mieliście przedstawiane przy wykonaniu budżetu, także ta prezentacja była podobna, ona jest na bazie tego stworzona. Natomiast jeżeli chodzi o rok 2022, to na 30, bo ja bazowałam tutaj na 30 października, zrealizowano wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 2 619 581 zł 45 groszy. Natomiast jeszcze inwestycje, które są w trakcie realizacji, planowane do końca roku, to jest kwota 11 523 603 zł 64 grosze. I tutaj mamy tak. Budżet obywatelski, radosna integracja, doposażenie placu zabaw miejskiego przedszkola z oddziałem integracyjnym numer 2. To jest inwestycja zrealizowana. Najpierw będą te inwestycje, które już są zrealizowane. 99 605 zł 35 groszy. Budżet obywatelski, rozbudowa oraz częściowa modernizacja placu zabaw w Goławcu oraz budowa boiska do siatkówki plażowej ulica Goławiecka. 49 995 zł 21 groszy. Budżet obywatelski, budowa ogrodzenia oraz wiat rezerwowych boiska treningowego przy MKS Lędziny, ulica Stadionowa, 75 457 zł 18 groszy. Budowa placu zabaw przy ulicy Botanicznej, osiedle Gwarków, projekt i wykonanie 106 448 zł 27 groszy. Adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej nr 4 w Lędzinach na oddziały przedszkolne. 1 348 536 zł 34 grosze. Poprawa efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych w gminie Lędziny, to jest ciąg dalszy zadania zeszłorocznego, 177 264 zł 54 grosze. Nagłośnienie do sali widowiskowo-kinowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury 59 290 zł. Zakup radiowozu nieoznakowanego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu 12 tysięcy złotych. Zagospodarowanie terenu działki przy ulicy Gwarków 21 449 zł 99 groszy. Wydatki na zakup i objęcie akcji spółki Ekorek 100 tysięcy. I później mamy inwestycje, które są w trakcie realizacji. Przebudowa ulicy Działkowców, drugi etap, inwestycja w trakcie realizacji, 1230 zł już jest wydatkowane na 30 października. Cyfrowa gmina, 23 185 zł 50 groszy, natomiast planowane jest 83 280. Szkoła podstawowa, rozbudowa szkoły podstawowej numer 2 w Lędzinach, inwestycja w trakcie realizacji, 4 474 846 zł 49, to jest plan na ten rok tej inwestycji, wydatkowane na razie jest 12 888 zł 68 groszy. Zabudowa systemu odnawialnych źródeł energii w budynkach szkoły podstawowej numer 3 w Lędzinach, 198 294 zł, tutaj również finansowanie jeszcze się nie zakończyło. Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej nr 3 w Lędzinach, inwestycja również w trakcie realizacji. 88 674 zł, 39 to jest wykonanie, natomiast plan tej inwestycji 337 278 zł. Ogrodzenie terenu szkoły podstawowej nr 3 w Lędzinach. Planowany wydatek 150 tysięcy, wykonanie na dzień 30 października 131 575 zł. Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków, plan 25 tysięcy,
wykonanie 19 500, poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych oraz użyteczności publicznej w gminie Lędziny. Inwestycja jest w trakcie realizacji i tutaj planowana jest ta inwestycja na ten rok, bo wiedzą Państwo, że to jest inwestycja dwuletnia. 1 616 080 72 grosze, natomiast na tym etapie mamy tylko 4305 zł wydatkowane. Nabyć nieruchomości wraz z nakładami w celu powiększenia zasobu komunalnego oraz podwykup nieruchomości. Planowane jest 322 856 zł, wykonania 89 882 zł. I tutaj kolejne inwestycje, to są te inwestycje współfinansowane. Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych, przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Hołdunowskiej na skrzyżowaniu z ulicą Gajową. Tutaj na 30 października nie było jeszcze realizacji tej inwestycji, natomiast Państwo widzicie, że te inwestycje już są zrealizowane. Mam tutaj potwierdzenie od pana Jacka Saturnusa, że w piątek będzie już ruszać, czyli jutro te oświetlenie na tych przejściach dla pieszych. Następne to jest również przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Hołdunowskiej w rejonie szkoły podstawowej numer 2 i przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Lędzińskiej w rejonie skrzyżowania z ulicą Lampy. Tutaj na zdjęciach też widać, że te inwestycje już są zrealizowane. 124 750. Przebudowa i przedłużenie ulicy Żeromskiego. 50 000 planujemy na inwestycje. Modernizacja ulicy Harfowej, projekt plus pozwolenie na budowę, też inwestycja w trakcie realizacji, 40 tysięcy. Zwiększenie zasobów mieszkaniowych gminy Lędziny, 102 700. Wykonanie studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, 13 530 zł. Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Lędzińskiej w Lędzinach, 30 tysięcy. Dofinansowanie do zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lędzinach wraz z wyposażeniem 950 tysięcy i tutaj już też mogę się pochwalić, że otrzymaliśmy fakturę, więc lada dzień będziemy mogli się też rozliczyć z tej inwestycji, z tej dotacji. Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej. Tutaj jest plan 2 450 tysięcy. Budowa oświetlenia drogowego ulica Morckowska na 30 października, inwestycja w trakcie realizacji, ale już jest też zrealizowana, 108 500. Budowa i modernizacja efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego gminie Lędziny, to jest duży projekt współfinansowany z programu Polski Ład, 500 000 planowane na ten rok i kolejny przyszły również. Oświetlenie ulica Kwiatowa, też inwestycja w trakcie realizacji, plan 60 tysięcy. Ostatnie inwestycja, modernizacja stadionu MKS Lędziny, 125 800. Czy Państwo jeszcze macie jakieś pytania? To są wszystkie inwestycje, które już się rozpoczęły i wiemy, że takie finansowanie nas czeka. Proszę Pani Radna Elżbieta Ostrowska. Dziękuję Pani Przewodnicząca, Szanowni Radni, Mieszkańcy. Dlaczego my nie mamy tej informacji na tabletach, żebyśmy mogli ją prześledzić? W związku z tym bardzo proszę o przesłanie tej informacji z podaniem daty i miesiąca, na przykład, że to jest w tym miesiącu 2022 roku i z tymi informacjami, które Pani mówiła, z dopiskiem dofinansowanie się nie zakończyło lub w trakcie realizacji lub zakończono inwestycję lub brak realizacji inwestycji. Planujemy na inwestycję tyle, chodziło tam o Żeromskiego, czyli w tym roku nie rozpoczęła się planowana na ten rok, które takie Pani dodawała od siebie sugestie. To bardzo proszę o przesłanie również radnym tego materiału. Proszę? To nie są, ja tu przepraszam, ale to nie są sugestie, bo ja to czytałam z tego materiału. To bardzo proszę to przekazać. I tam jest wyraźnie napisane, że inwestycja jest w trakcie realizacji,
lub jest, widać, że jest zakończona, bo jest zrealizowana w prawie w 100%. Ale to my chcemy to na tabletach, no chyba jasno się wyraziłam. Dlaczego nie ma tej informacji, tylko jest punkt i pusty? Dobrze, proszę pani wiceburmistrz. Szanowni państwo, jak najbardziej prezentację udostępnimy państwu, a co do wypowiedzi pani skarbnik, to jak najbardziej przecież sesje są nagrywane. Ja myślę, że tu no nie będziemy jakiegoś scenopisu tworzyć, tylko państwo macie zapis sesji, można sobie w każdej chwili otworzyć na spokojnie, a prezentację oczywiście państwu udostępnimy w wersji elektronicznej. Dobrze, dziękuję. Tu jeszcze mam do... Pani radna Elżbieta, jeszcze raz? Tak, proszę. Jeszcze raz, ale pani sekretarz i wiceburmistrz, to jest obowiązek, jak jest przygotowywana sesja, są materiały, proszę po prostu te materiały załączyć, no i nie ma w ogóle dyskusji wtedy. Dziękuję. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z państwa chce zabrać głos w tym punkcie? Proszę pani radna Anna Wysocka. Dziękuję pani przewodnicząca. Ja chciałam się zapytać o resztę budżetu, bo to nie jest wszystkie zadania, które były ujęte w budżecie na 2022 rok, a co z resztą zadań? Tak? Szanowni proszę. Państwo, punkt na sesji macie realizacja zadań inwestycyjnych, dlatego pani skarbnik przedstawiła materiał w tym zakresie. No właśnie nie, bo inwestycje były inne w budżecie i tutaj nie ma ich w ogóle, ani co były uchwalone razem z wnioskami. Czy takie zapytanie może w punkcie zapytania pani złoży, pani radna? Nie, ale tu jest teraz punkt realizacja no, znaczy można, zadań nie inwestycyjnych. Wiem, czy pani burmistrz się wypowie w tym temacie, czy? To proszę. Szanowna pani radna, ja odniosłam się do punktu, jaki jest w porządku obrad. Realizacja zadań inwestycyjnych. I tak przygotowałam i podkreślałam to, że to są inwestycje realizowane w tej chwili albo już zrealizowane. A co z tymi nie zrealizowane? Ale realizacja też obejmuje nie, właśnie wszystkie inwestycje. Nie odnosiłam się, no, nie odnosiłam się do tych zadań, które, no, które po prostu nie są w ogóle rozpoczęte, bo no, tutaj nie mogłabym się do nich odnieść. Odniosłam się do tych, które są i będą zrealizowane w 2022 roku. Czyli może było, no trochę, że ten punkt nie był zrealizowany, no ale no dobrze. Jeszcze mamy tu kogoś do dyskusji. Proszę pan radny Łukasz Kuczyk. Dziękuję pani przewodnicząca. Czyli mamy rozumieć, że zadania, które były wprowadzone do budżetu, a są niezrealizowane, są przekazać mieszkańcom, że po prostu nie zostały w tym roku budżetowym zrealizowane. Tak, bo to jest realizacja zadań budżetowych, więc wydaje mi się tak, jak właśnie pani Wysocka powiedziała. Jeżeli było zadanie w budżecie, na przykład tutaj do pani Wysockiej, ulica Spacerowa, to powinien być podany ulica Spacerowa, zadanie nie zostało wykonane. Tak rozumiem realizację zadań z bieżącego roku, tak? A nie podawanie tylko tego, co się zrobiło, a resztę się gdzieś zamiotło pod dywan. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z państwa radnych chce zabrać głos? Dobrze. To przechodzimy do następnego punktu. Punkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków dla przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej partner, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Czy ktoś z państwa chce zabrać głos? Proszę pani Anna Wiaderny. Szanowni państwo radni, chcę zgłosić autopoprawkę do projektu uchwały. Tekst z tą autopoprawką został panu państwu oczywiście udostępniony. I to jest taka nieduża poprawka, mianowicie w paragrafie pierwszym macie państwo pierwszą tabelę i w pierwszym rzędzie mieliście państwo zatytułowane pierwsza grupa taryfowa odbiorców objętych dopłatą z budżetu gminy Lędziny. Nie wiem, czy państwo sobie to śledzą na bieżąco. Natomiast autopoprawka polega na tym, że będzie wpisany zapis taryfowa grupa odbiorców, w nawiasie grupa pierwsza i druga, objętych dopłatą z budżetu gminy Lędziny. Taką autopoprawkę zgłaszam do przedstawionego projektu uchwały. Dziękuję. Czy ktoś z państwa jeszcze chce zabrać głos w tym punkcie? Proszę pan radny Łukasz Kuczek. Dziękuję. Pytanie do pani skarbnik. Jaką to kwotą będzie obciążać budżet gminy?
Proszę Państwa, ta kwota jest w tej chwili w projekcie budżetu zabezpieczona. 168 bodajże tysięcy. Ja już Państwu powiem dokładnie, żeby nie być tutaj gołosłownym. Czy... 163 tysiące mamy zabezpieczone w budżecie na przyszły rok. W projekcie budżetu, przepraszam. Dziękuję. Proszę pan Rady Bogusław Noras. Dziękuję bardzo. No, troszkę mnie to zdziwiło, że do partnera teraz pieniążki, że chce mieszkańcom pomóc finansować tam w groszach za odprawę ścieków, a całe co mamy nagonka na temat śmieci, że w budżecie nie ma i teraz tak, tu damy 40 groszy czy 50, a śmieci mamy dźwignąć na 28. To może troszeczkę byśmy tak to skorygowali, co? Bo tu trzeba śmieci dźwigać, żeby włożymy na wysypisko śmieci, a tu teraz będziemy dawać pieniążki dofinansowywać mieszkańcom, jeżeli zabezpieczamy w budżecie. No, troszkę bym to chciał wyjaśnić, bo tego nie rozumiem, że tu mamy dźwignąć jedno, a tu do drugiego mieszkańcom dopłacimy. Tak żeby... To jest troszkę dziwne moim zdaniem. Dziękuję. Dobrze, dziękuję. Chwileczkę do dyskusji. Pani burmistrzostwo, proszę. Ale nie zgłoszony. Proszę zgłosić panią burmistrz, żebym czas miał. I kamera. Proszę zgłosić panią burmistrz. Już jest? Dobrze, szanowni państwo, tak jak pani skarbnik przedstawiła przed chwilą, brutto, oczywiście gmina zawsze mówi o kwocie brutto, dopłata ze strony gminy do 1 m3 dla mieszkańców to jest 38 groszy brutto. I tak jak pani skarbnik przeczytała, jest to kwota zabezpieczona w projekcie budżetu na przyszły rok w wysokości około 162 tysięcy złotych. Chcę państwu tylko przypomnieć, bo też będzie projekt uchwały o podwyżkę za śmieci. Na dzień dzisiejszy gmina dopłaca około 9 zł, dopłaca, a od przyszłego roku koszt dopłaty gminy będzie wynosił 15 zł. A więc ja chcę tylko i na przyszły rok, jeżeli to będzie koszt dopłaty gminy w wysokości 15 zł, to gmina będzie musiała w przyszłym roku dopłacić około 2 600 000 złotych. Czyli mamy kwoty 160 i 2 600 000. To tak kwoli wyjaśnienia, jeżeli już chodzi o te cyfry, może tak powiem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa jeszcze chce zabrać głos? To w takim razie prosimy o głosowanie, o prowadzenie głosowania. Kto z państwa radnych jest za? Kto z państwa radnych jest przeciw? Kto z państwa radnych wstrzymuje się od głosowania? Zamykam głosowanie. Zagłosowało 6 radnych, przeciw głosowało 7 radnych. Wstrzymały się 2 osoby. Zagłosowali radni Dzierżak, Bogusław, Imbram, Tadeusz, Kostyra, Tomasz, Noras, Bogusław, Stolecka, Bogumiła, Wanut, Paweł. Przeciw głosowali radni Głos, Maria, Handy, Hubert, Kuczek, Łukasz, Ostrowska, Elżbieta, Simonicz, Szymon, Urbańczyk, Edward, Zimna, Sebastian. Wstrzymały się 2 osoby, Karol Kolny i Wysocka Anna. Uchwała nie została podjęta przez Radę Miasta. No po podjęciu uchwały to już nie ma zabierania głosu. No bo w tym ale to trzeba było wcześniej, pani radna. No tak, no ale proszę, bo uchwała już jest przegłosowana. Tak, a czy nie ma pytania do uchwały, tylko pytanie do konsekwencji niepodjęcia uchwały. Ale wielu, może wielu pytania później. Ale ja mam jedno pytanie tylko. W momencie nieprzyjęcia tej uchwały... Proszę, tak wyjątkowo, ale proszę takie rzeczy nie robić więcej. Dziękuję pani przewodnicząca. No teraz nie przyjmując tej uchwały, no mamy opinię z GPW, która ustala taryfy. Warunkiem, o czym powiedział pan prezes RPWiK-u, że żeby przyjąć tą taryfę, to z jednej strony było to, że partner wykazał, że jest niski koszt energii, a z drugiej strony to jest dopłata ze strony Urzędu Miasta. Czyli my w tym momencie, odrzucając możliwość, no ale bo spółka nie ma innej możliwości, no my też możemy nawet jeżeli jest możliwość, to warunkiem uzyskania tej taryfy była kwestia dofinansowania ze strony miasta. W tym momencie
partner nie ma zatwierdzonej taryfy i znowu da... Znaczy ma, no to dobra, no ale to taryfę ma z, się nie... Tak. Regionalne przedsiębiorstwo nie obsługuje wodociągu. No, przechodzimy do następnego punktu. A czy mogę jeszcze wyjaśnić, jakie będą konsekwencje? Tylko jedno zdanie, pani. No to proszę. Dobrze. Szanowni Państwo, niezatwierdzenie tej uchwały z dopłatą dla mieszkańców, konsekwencją będzie to, że mieszkańcy zapłacą za tą podwyżkę. I tyle. I o tym Państwo wiedzieli. Tak, dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych za 2023 rok. Opinie były? Komisja Budżetu i Samorządności pozytywna i Komisja Gospodarki Miejskiej opinia pozytywna. Dobrze, czy ktoś z Państwa chce zabrać głos w tym punkcie? Proszę Pani Skarbnik. Uchwała podlegała konsultacjom w terminie od 8 do 15 listopada 2022 roku i w wyznaczonym terminie nie wpłynęły uwagi dotyczące konsultowanego aktu. Dziękuję. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos w tym punkcie? To prosimy o prowadzenie głosowania. Kto z Państwa radnych jest za? Kto z Państwa radnych jest przeciw? Kto z Państwa radnych wstrzymuje się od głosu? Zamykam głosowanie. Proszę o wyniki. Zagłosowało 13 radnych, wstrzymała się jedna osoba, jeden radny nie głosował. Zagłosowali radni Dzierżak Bogusław, Głos Maria, Handy, Hubert, Inkram, Tadeusz, Kolny, Karol, Kostyra, Tomasz, Kuczek, Łukasz, Noraz, Bogusław, Ostrowska, Elżbieta, Simonicz, Szymon, Stolecka, Bogumiła, Orbańczyk, Edward, Wanut, Paweł. Wstrzymała się Wysocka Anna, nie głosował radny Zimna, Sebastian. Uchwała została podjęta przez Radę Miasta. Przechodzimy do punktu 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 33/199/20 Rady Miasta Nędziny z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie wyboru metody udzielenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Tu do dyskusji jest Pani Skarbnik, proszę. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Ja chciałam tylko powiedzieć, że uchwała też podlegała konsultacjom, które przeprowadzono w terminie od 11 do 18 października 2022 roku i w wyznaczonym terminie nie wpłynęły uwagi dotyczące konsultowanego aktu. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos w tym punkcie? Do dyskusji mamy zgłoszoną panią Elżbietę Ostrowską, proszę. Ja chciałem tylko przypomnieć, dziękuję, że Komisja Gospodarki dała opinię pozytywną do tej uchwały. Dobrze, proszę. Pani dziękuję Elżbieta. Bardzo. Wysoka Rado, Pani Przewodnicząca. Ja tylko bym prosiła o potwierdzenie stawki. Przypomnienie po prostu stawki, o jaką będziemy głosować. Bo 28 zł w uchwale jest. 28. No ale ja wiem, że jest w uchwale, ale no teraz, jak pani powiedziała 28, już jest to głośno powiedziane, nagrane. Dobrze, dziękuję. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze chce zabrać głos w tym punkcie? Dobrze, to proszę o prowadzenie głosowania. Kto z Państwa radnych jest za? Kto z Państwa radnych jest przeciw? Kto z Państwa radnych wstrzymuje się od głosu? Zamykam głosowanie, proszę o wyniki. Zagłosowało 6 radnych, przeciw głosowało 5 radnych, wstrzymały się 4 osoby. Zagłosowali radni Dzierżak Bogusław, Kostyra Tomasz, Kuczek Łukasz, Osowska Elżbieta, Simonicz Szymon, Zimnal Sebastian. Przeciw głosowali radni Kolny Karol, Noraz Bogusław, Urbańczyk Edward, Wanot Paweł, Wysocka Anna. Wstrzymali się od głosu Głos Maria, Handy Kubert, Ingram Tadeusz, Stolecka Bogumiła. Uchwała została podjęta przez Radę Miasta 8 kadencji. Idziemy do punktu 12. Teraz przechodzimy.
podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3 ustęp 3 ustawy o działalności pożytku publicznego w wolontariacie na rok 2023. Mam tu wniosek radnego Łukasza Kuczka. Komisja Budżetu i Samorządności, opinia pozytywna. Mamy za głośno i wygłuszamy się wzajemnie. Mamy wniosek radnego Łukasza Kuczka. To jest wniosek radnego Łukasza Kuczka o treść, by w rocznym programie współpracy miasta Lędziny w paragrafie 5 punkt 2 podpunkt C zmienić łączną kwotę środków finansowych z 20 tysięcy złotych na kwotę 30 tysięcy złotych, a w paragrafie 9 zmienić kwotę z 19 tysięcy złotych na 43 tysiące złotych. Zwiększenie tej kwoty wynika z faktu, że kwota wprowadzona na ten cel w budżecie na 2022 rok nie została w całości przekazana zainteresowanym podmiotom. Prosimy o prowadzenie. Coś jest nie tak w tym wniosku? To proszę. Powinno być 18 tysięcy, a nie 19, bo uchwała jest 18. Aha, czyli proszę Biuro Rady o poprawienie tego wniosku. Dobrze, już idę dalej. To muszę. A mamy. Mamy już poprawione na 18 tysięcy. Radni, proszę sobie ten wniosek radnego Łukasza Kuczka o treści by w rocznym programie współpracy miasta Lędziny w paragrafie 5 punkt 2 podpunkt C zmienić łączną kwotę środków finansowych z 20 tysięcy złotych na kwotę 30 tysięcy złotych, a w paragrafie 9 zmienić kwotę z 18 tysięcy złotych na 43 tysiące złotych. Zwiększenie tej kwoty wynika z faktu, że kwota wprowadzona na ten cel w budżecie na 2022 rok nie została w całości przekazana zainteresowanym podmiotom. Proszę o prowadzenie głosowania. Kto z radnych jest za wnioskiem radnego? Kto z radnych jest przeciw? Kto z radnych wstrzymuje się od głosu? Zamykam głosowanie. Zagłosowało 9 radnych, przeciw głosowała 1 osoba, wstrzymało się 5 osób. Zagłosowali radni Głos, Maria, Handryk. Aha, wniosek nie trzeba głosować, przepraszam, zawsze z rozpędu. Dobrze, wniosek został przegłosowany. Czy ktoś z Państwa chce jeszcze w tym punkcie zabrać głos? Proszę Pani Wiceburmistrz, proszę się zgłosić, szanowni, żeby Panią widzieli mieszkańcy. Dobrze, proszę bardzo. Szanowni Państwo, informuję Państwa, że również projekt ten uchwały podlegał konsultacjom. Konsultacje przeprowadzono w terminie od 7 do 14 listopada 2022 roku i w wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i opinie dotyczące konsultowanego aktu. Dziękuję. Dobrze, dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos jeszcze? W takim razie przechodzimy do podjęcia głosowania wraz z wprowadzonym wnioskiem. Do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3 ustęp 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2023. Prosimy o prowadzenie głosowania razem z wnioskiem radnego Łukasza Kuczka przegłosowanym pozytywnie przez Radę Miasta. Prosimy o prowadzenie głosowania. Kto z Państwa radnych jest za? Kto z Państwa radnych jest przeciw? Kto z Państwa radnych wstrzymuje się od głosu? Zagłosowało 14 radnych, 1 osoba się wstrzymała. Zagłosowali radni Dzierżak Bogusław, Głos Maria, Handy, Hubert Kolny, Karol Postyra, Tomasz Kuczek, Łukasz Noras, Bogusław,
Ostrowska Elżbieta, Simonicz Szymon, Stolecka Bogumiła, Urbańczyk Edward, Banot Paweł, Wysocka Anna, Zimna Sebastian. Wstrzymał się radny Ingram Tadeusz. Uchwała została podjęta przez Radę Miasta. Przechodzimy do punktu 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w gminie Lędziny na lata 2023 i 2026. Jaka była opinia? Komisja Budżetu i Samorządności, opinia pozytywna. Komisja Gospodarki Miejskiej, opinia pozytywna. Dobrze. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę zgłoszeń do dyskusji. Prosimy o prowadzenie głosowania. Kto z Państwa radnych jest za? Kto z Państwa radnych jest przeciw? Kto z Państwa radnych wstrzymuje się od głosowania? Zamykam głosowanie. Proszę o wyniki. Zagłosowało 13 radnych. Wstrzymała się jedna osoba. Jeden radny, jedna osoba nie oddała głosu. Zagłosowali radni Dzierżak Bogusław, Głos Maria, Handy, Hubert, Ingram, Tadeusz Kolny, Karol Kostyra, Tomasz Kuczek, Łukasz, Noras Bogusław, Simonicz Szymon, Stolecka Bogumiła, Urbańczyk, Edward Wanot, Paweł Zimnal, Sebastian. Wstrzymała się radna Wysocka Anna, nie głosowała radna Ostrowska Elżbieta. Przechodzimy do punktu 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców. Komisja Budżetu i Samorządności, opinia pozytywna. Komisja Gospodarki Miejskiej, opinia pozytywna. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos w tym punkcie? Nie mamy zgłoszeń do dyskusji. Prosimy o prowadzenie głosowania. Kto z Państwa radnych jest za? Kto z Państwa radnych jest przeciw? Kto z Państwa radnych wstrzymuje się od głosu? Zamykam głosowanie. Proszę o wyniki. Zagłosowało 15 radnych. Uchwała została jednomyślnie przegłosowana przez Radę Miasta. Przechodzimy do punktu 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały nr 31 przez 191 przez 20 Rady Miasta Lędziny z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej oraz ich poboru. Czy ktoś z Państwa radnych? Komisja Budżetu i Samorządności, opinia pozytywna. Komisja Gospodarki Miejskiej, opinia pozytywna. Ja bym miała takie pytanie, czy ta opłata targowa wzrasta, bo... Nie, to tylko chodzi o osobę jedną. O jedną osobę, tak? Znaczy, my, Szanowni Państwo, nie zmieniamy opłaty, my zmieniamy tylko osoby, wskazujemy na inkasenta. Aha. I to są pracownicy urzędu, pani Monika Lorek, pani Maria Duszyńska, pani Karolina Ścierska. Pozostałe ustalenia uchwały, które Państwo podjęliście, nie ulegają zmianie. Wyleciało mi z głowy. Dobrze, no, dziękuję bardzo. W takim razie prosimy o prowadzenie głosowania. Kto z Państwa radnych jest za? Kto z Państwa radnych jest przeciw? Kto z Państwa radnych wstrzymuje się od głosu? Zamykam głosowanie. Proszę o wyniki. Zagłosowało 15 radnych. Uchwała została podjęta jednomyślnie przez Radę Miasta. Przechodzimy do punktu 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas określony 3 lat kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy Lędziny. Komisja Budżetu i Samorządności, opinia pozytywna. Komisja Gospodarki Miejskiej, opinia pozytywna. I tu właśnie to, tu bym miała pytanie, bo tu jest tych i najmu, i dzierżawy, i po prostu opłaty dla rolników i tak w ogóle. Czy my w ogóle te opłaty zmieniamy, czy tak powielamy te opłaty, te same, które były w latach poprzednich? Bo od ludzi takich, którzy muszą to zapłacić, typu śmieci, woda, no podnosimy czy zmieniamy. Natomiast od ludzi, którzy w jakiś sposób no jednak uzyskują zyski na tych, na tym, no my po prostu, czy mamy stałą tą opłatę, czy my co roku ją podnosimy? To by mnie interesowało. Proszę. Stawki ustala burmistrz, jest to kompetencja burmistrza, jest to zarządzenie burmistrza, ale z tymi osobami są zawarte umowy i stawki podlegają waloryzacji. Dobrze, no tylko mi o to chodziło, żeby ludzie mieli świadomość tego, że po prostu nie stoimy w miejscu, tylko też te opłaty się zmieniają. Dobrze. W takim razie, jeżeli nie mamy zgłoszeń, to prosimy o prowadzenie głosowania. Kto z Państwa radnych jest za? Kto z Państwa radnych wstrzymuje się od głosu? Zamykamy głosowanie. Uchwała została podjęta jednomyślnie przez Radę Miasta. Przechodzimy do punktu 17.
podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Lędziny na lata 2023 i 2027. Komisja Budżetu i Samorządności, opinia pozytywna. Komisja Gospodarki Miejskiej, opinia pozytywna. Dobrze, proszę panią wiceburmistrz. Szanowni Państwo, projekt uchwały podlegał konsultacjom. Konsultacje były przeprowadzone w terminie od 16 do 23 listopada 2022 roku i w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadne uwagi ani opinie dotyczące konsultowanego aktu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy pan Handy ma problem ze zgłoszeniem tu na sesji? Drobny błąd mi się wydaje. Dobrze, ale to proszę. Targnął w punkcie E, po punkcie E dotyczącego mieszkań socjalnych. To jest strona trójka, strona trzy. E, lokale socjalne. Tam jest ulica Kątnego 10, a powinno być 30 chyba. 8 lokali. Aha. To jest nas. No. Może pan rady podejdzie do pani wiceburmistrz. Proszę, no to może 5 minut, bo dwie to tak mało, 5 minut.